Ciardasz. Taniec jak najbardziej łorawski, choć samą nazwą ciardasia, z ciardasiami węgierskimi, nie ma nic wspólnego. Tylko nazwa jest podobna, a taniec jest całkiem inny. Kroki przypominają trochę otrzepowanie śniegu z butów, ale to o tym dali. Natomiast jest to taniec specyficzny pod innym kątem. Jest to taniec taki popisowy, w którym chłopak popisuje się swoją zręcznością przed dziewczyną. I nie każda dziewczyna się odważy do tego tańca podejść. A bywa i tak, że po prostu chłopak tupnie, a dziewczyna widzi, że tącesz nie za bardzo, albo chłopak śniego tyz nie za bardzo i po prostu mu nie odsupie. I chłopak przyjdzie ku muzyce, zaśpiewa, zapłaci, a toniec się na tym końcu. Jeśli mówisz dziewczyna odsupie, tońcą u niej solówkę, którą musi być takim popisem, bo tak naprawdę to oni się popisują przed syćkimi, jak to u niej to potrafią zrobić zręcznie. Oczywiście tońcem rządzi, jak w każdym jednym, solista, on decyduje kielo figur, on decyduje, jakie jest tempo tańca, po każdej jednej zwrotce następuje cup. Jasiu, zagadką pokazujemy w tak zwolnionym troszkę tempie, jak te kroki wyzierają. Dobrze? No, spróbujmy. Pomalutku. I powiedzmy, że kończy się melodia. I hej, cup! I jademy dalej. I już jest następna figura. Spróbujmy tę solówkę. Agatka, Jasiu, zapowiedz muzyka ciardasz i od razu zaśpiewamy. Hej, muzyka ciardasza! No i cupni. I tu dziewczyna odsupuje i zaczynamy taniec. I tak tańczymy cały popis. Hej, cup! Jak się skończy solówka, dołączą się albo reszta grupy i tańczy, a jak reszta grupy stwierdzi, że to jest za trudny taniec, to cały taniec się kończy na solówce i tyle. Hej, cup! No dobra, dziękuję.